gratuluję zwycięstwa gospodarzom. Uważam, że dzisiaj mieli bardzo dużo szczęścia z dwóch powodów. Po pierwsze, mieliśmy duży problem, jeśli nasz najlepszy strzelec, który średnio ma ponad 22 punkty, Chase Simon, na środowym treningu został kontuzjowany i dzisiaj nie mógł wystąpić, co dla nas było bardzo dużą stratą. Natomiast jeszcze jedną rzecz, że w tym meczu doznał kontuzji już, nie pamiętam, bodajże w drugiej kwarcie dostał kontuzji doznał Przybyszewski. Gospodarze wygrali w zbiórkach. Bardzo duży procent mieli, szczególnie w pierwszej kwarcie, rzutów za dwa i za trzy. Wszystko trafiali i bardzo ciężko nam było grać. Niemniej jednak uważam, że te pozostałe trzy kwarty pokazaliśmy, że walczymy do końca i troszkę zabrakło już nam zmienników, żeby przy wyniku tylko 10 punktów dla gospodarzy, żeby zmiennicy jeszcze coś mogli więcej zrobić, ale na ławce praktycznie nie miałem już do gry żadnych zawodników. Jeśli chodzi o statystyki, no przegraliśmy zbiórkę. 10 zbiórek różnicy, no przy 16 punktach, no to i oczywiście punkty zmienników zadecydowały o tym, że tak, a nie inaczej skończył się ten mecz. Uważam, że jeszcze raz, że zagraliśmy dobre, tam i bardzo dobre te trzy kwarty, ale pierwsza połowa praktycznie zadecydowała o tym już, że ciężko było nam już odrabiać straty. Na starcie byli w dość trudnej sytuacji z powodu kontuzji Chase'a Simona, a uraz Dawida Przybyszewskiego sytuacji nie poprawił i bardzo trudno było im w dzisiejszym spotkaniu prowadzić swoją normalną grę. Chciałbym pogratulować swoim zawodnikom za walkę, którą pokazali. Zaczęliśmy mecz naprawdę na wysokiej intensywności. Zrobiliśmy dużą przewagę. Ta przewaga nas troszkę zwolniła i skutek tego był, że w drugiej kwarcie zagraliśmy o wiele gorzej w obronie. Przeciwnik wykorzystał to i trochę zmniejszył przewagę, a do tego specjalnie w drugiej połowie zagrali o wiele, wiele bardziej agresywnie, co nam stworzyło trochę problemów. Bardzo się cieszę jednak, że w końcówce udało się utrzymać przewagę i wygrać ten mecz. Myślę, że decydujące było to, że wygraliśmy zbiórkę dosyć wyraźnie. Mieliśmy natomiast dużo problemów z szybkim atakiem przeciwnika, na co się przygotowaliśmy, jednak nie do końca nam się udało zrealizować założenia, bo wbrew wyniku zespół Jeziora jest dobrym zespołem, odnośnie jest bardzo dobrym zespołem i na tyle bardziej cieszy to zwycięstwo, że wygraliśmy zespołem, który gra szybką koszykówkę, nieprzewidywalną koszykówkę i życzę im powodzenia dalej. No fajnie, że udało się, że kiedy byłem na boisku, nasza drużyna po prostu miała przewagę. Ale jeżeli chodzi o moje faule, to jest mało istotne, bo ważne, że zespół wygrywa i to, że złapałem te faule, to znaczy, że po prostu staraliśmy się grać agresywnie w tej obronie i zdarzają się i takie mecze, gdzie eliminują te faule z gry. Ważne, że nasz zespół wygrał to spotkanie i to cieszy. Tak jak trener powiedział, zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie i już od pierwszych minut nasza koszykówka wyglądała bardzo fajnie, po czym udało nam się uzyskać przewagę, którą później staraliśmy się utrzymywać. Jednak momentami Jezioro nas znacząco goniło i traciliśmy tą przewagę, ale w takim wyniku udało nam się to utrzymać w większym, więc udało nam się wygrać całe też spotkanie i to cieszy. Bardzo chciałbym też pogratulować, odnośnie podziękować kibicom za wspaniale wsparcie.